gdy pierwszy gubernator niepodległej Grecji, Ioannis Kapodistrias, postanowił sprowadzić do swojego kraju nieznane jego rodakom ziemniaki. Uważał, że to najlepszy pomysł na rozwiązanie problemu panującego tam głodu. Grecy nie podzielali jednak tego entuzjazmu. Nowej rośliny po prostu się bali. Wszelkie prośby, namawiania, przekonywania, a nawet groźby nie odniosły zamierzonego skutku. Potrzebny był więc sprytny plan. Ale jak przekonać upartych Greków do zrobienia rzeczy, na którą nie mieli ochoty? Trzeba ich było przekonać, że to nielegalne. Twarze historii. Potrawy z ziemniaków nie należą może do tradycyjnych dań kuchni greckiej. Jednak przysmak ten niewątpliwie sobie Grecy cenią. I choć ziemniaki w Helladzie są dziś niezwykle popularne, zwłaszcza zapiekane z oregano i oliwą z oliwek, to ich wprowadzenie do greckiej kuchni wcale nie było łatwe. Miejscowi za nic na świecie nie chcieli się do nich przekonać. Innego zdania był Ioannis Kapodistrias. Ten błyskotliwy polityk przyszedł na świat w roku 1776 na greckiej wyspie Korfu. 51 lat później Zgromadzenie Narodowe wybrało go na stanowisko pierwszego gubernatora niepodległej Grecji. Przyszłość tego kraju nie była jeszcze wówczas jasna. Nawet granice państwa wciąż nie były ostatecznie ustalone. Jednak dzięki swojemu niewątpliwemu talentowi dyplomatycznemu i znajomościom Kapodistriasowi udało się wywalczyć je możliwie jak najszersze. Pierwszy gubernator w czasie swoich krótkich rządów przeprowadził szereg reform zrujnowanego działaniami wojennymi państwa. Miał jednak wielu wrogów, ponieważ jako człowiek wychowany w tradycji carskiej Rosji był przekonany, że greckie społeczeństwo nie dojrzało do demokracji. Dlatego od samego początku sprawował w kraju rządy autorytarne. Sprzeciwiały się temu greckie elity, do których zresztą gubernator nie krył swojej niechęci. Ioannis Kapodistrias bardzo interesował się wieloma aspektami codziennego życia swoich rodaków i wszelkimi metodami próbował przenieść do Grecji nowe zwyczaje, które z zainteresowaniem poznawał w czasie swoich licznych podróży po Europie. Podczas jednej z takich wycieczek, prawdopodobnie w roku 1830, na jego talerz trafiła dziwna roślina, której do tej pory nie znał. Natychmiast zapytał kucharza, co to jest. Odpowiedź, którą usłyszał, wprawiła go w osłupienie. Podano mu ugotowanego ziemniaka. Gubernator ostrożnie spróbował i natychmiast poprosił o dokładkę. Był zauroczony zarówno smakiem potrawy, jak i opowieściami o jej łatwej uprawie. Nic więc dziwnego, że postanowił wprowadzić ziemniaki do tradycyjnej greckiej kuchni. Nabrał przekonania, że jego rodacy szybko pokochają nową potrawę, co najmniej tak bardzo jak on. Pewny siebie kazał załadować ziemniaki na statek, który kilka dni później przybył do portu Nauplion na Peloponesie. Sukces tego przedsięwzięcia wydawał mu się jedynie kwestią czasu. Głęboko wierzył, że nowa roślina bardzo szybko rozwiąże jeden z największych problemów ówczesnej Grecji – wszechobecny głód. Szerokie zastosowanie ziemniaków miało sprawić, że wkrótce zadomowią się one w jego kraju, stając się jednym z najważniejszych składników greckiej kuchni. Kolejne dni pokazały jednak, jak bardzo się mylił. Przez blisko dwa następne tygodnie ludzie zatrudnieni przez grecki rząd próbowali rozdawać darmowe ziemniaki wszystkim okolicznym mieszkańcom. Nie było jednak chętnych na egzotyczną, nieznaną Grekom roślinę. Gubernator Kapodistrias zdawał sobie sprawę, że ziemniaków nie można przetrzymywać w porcie w nieskończoność. Zgniłe bulwy na pewno nie zainteresują nikogo. Nie mówiąc już o tym, że nie będą się przecież nadawać do jedzenia. Zarówno prośby, jak i usilne namawiania na niewiele się zdały. Grecy stanowczo odmawiali jedzenia nowej rośliny.
nie byli również zainteresowani choćby jej spróbowaniem. Nie pomagały nawet publiczne wystąpienia państwowych urzędników, którzy wygłaszali entuzjastyczne przemowy na temat łatwości uprawy sprowadzonej rośliny. Mijały kolejne dni, a czas uciekał. Jak przekonać ludzi, zanim na zgromadzonych w porcie ziemniakach zaczną się pojawiać pierwsze oznaki gnicia? Grecy wciąż wydawali się być głusi na tłumaczenia gubernatora, że ziemniaki po ugotowaniu są bardzo smaczne, a ich uprawa mogłaby rozwiązać problem głodu i biedy. Ludzie, pomimo odczuwanego głodu, bali się, że nieznana im roślina jest po prostu trująca. Pojawiły się nawet plotki, że politycy uknuli spisek mający na celu wymordowanie mieszkańców Grecji. I pewnie jeszcze długo nie udałoby się namówić żadnego Greka na skosztowanie ziemniaków, gdyby któregoś dnia Ioannis Kapodistrias nie wpadł na szalony pomysł. Gubernator przypomniał sobie usłyszaną podczas podróży po Europie historię o podobnym kłopocie, jakiego wcześniej doświadczył król Prus Fryderyk II Wielki. On jednak znalazł sposób na rozwiązanie tego problemu. Nie wahając się ani chwili, zdesperowany Kapodistrias postanowił pójść w ślady pruskiego króla. Natychmiast wydał rozkaz zebrania wszystkich ziemniaków w jednym magazynie, wokół którego rozstawiono uzbrojonych w broń palną strażników. Dostali oni jednak wyraźne wytyczne, aby w odpowiedniej chwili odwracać wzrok i udawać, że niczego nie widzą. Na widok uzbrojonej po zęby straży Grecy zaczęli myśleć, że nieznane im wcześniej bulwy były bardzo cenne. Inaczej żołnierze nie pilnowaliby ich z bronią w ręku. A jeśli ziemniaki kosztowały majątek, to na pewno musiały być bardzo smaczne. Od tego momentu, każdej nocy, coraz liczniejsze grupy miejscowych chłopów zakradały się do magazynu, aby ukraść jak największą ilość ziemniaków. Zajęci rozmowami lub graniem w karty strażnicy nic nie widzieli, nic nie słyszeli i nie interweniowali. Czyli dokładnie tak, jak wcześniej rozkazał im sam gubernator. Wbrew temu, co myśleli o nich złodzieje, nie byli oni ani głupi, ani ślepi. Tym oto sposobem Grecy zaczęli próbować nowej rośliny. Przekonali się także, że Kapodistrias nie kłamał. Ziemniaki nie były ani trujące, ani niesmaczne. Z powodzeniem zaczęli je także uprawiać. Wkrótce, tak jak życzył sobie tego gubernator, ziemniaki na stałe zadomowiły się w greckiej kuchni. I zostały w niej do dziś. Miasto Nauplion, które okazało się wielkim ziemniaczanym sukcesem gubernatora, stało się dla niego również miejscem tragicznym. Właśnie tam, 9 października 1831 roku, Ioannis Kapodistrias, wychodząc z kościoła, został zamordowany przez dwóch zamachowców. Georgios Mavromichalis i jego wuj Konstantis byli radykalnymi przeciwnikami autorytarnych rządów gubernatora. Kapodistrias najpierw został ugodzony sztyletem w pierś, a następnie śmiertelnie postrzelony w głowę. Konstantis został zastrzelony na miejscu przez generała Fotomarasa, osobistego ochroniarza gubernatora. Georgiosowi udało się zbiec, ale szybko został odnaleziony, schwytany i postawiony przed sądem wojennym. Po krótkim procesie skazano go na karę śmierci przez rozstrzelanie. W ostatnim życzeniu poprosił, aby pluton egzekucyjny nie strzelał mu w twarz. Na swój ostatni w życiu posiłek zamachowiec wybrał oczywiście gotowane ziemniaki. Twarze historii.